To fotografia, jest to produkcja filmów wideo, jest to też praca na co dzień, właśnie myślę, że w dziale kreatywnym jest to dział castingu, więc są to też rozmowy z ludźmi, ponieważ zajmuję się cyklem filmów dokumentalnych w ramach swojej autorskiej właśnie serii pod nazwą Pamiętnik. Myślę, że to są te działania kreatywne. Właściwie jeżeli właśnie chodzi o fotografię i o filmy, to pasjonuję się bardziej dokumentalistyką, takimi reportażami. 2 lata temu wpadłam na pomysł, żeby nakręcić rozmowy właśnie ze świadkami II wojny światowej. Nie tylko właśnie z powstańcami warszawskimi, co po prostu z osobami, które miały styczność i przeżyły. Z tego tytułu, że są to ostatnie po prostu już osoby, tak? No, jesteśmy ostatnim pokoleniem, które może taką wiedzę zdobyć. Cała akcja dzieje się u nich w domu. My do nich idziemy, nie oni do nas. To też jest nasze założenie, żeby pokazać też ich codzienność, żebyśmy usiedli w ich fotelu, w ich pokoju, żeby poznać ich życie, ich historię. Ja mam lat teraz już 23. Właściwie działania kreatywne, moje życie stało się bardziej kreatywne w momencie, kiedy pierwszy raz trafiłam na plan serialu. Plan serialu, którego byłam fanką, udało mi się, powiedzmy, przez pewien przypadek zaproszono mnie właśnie z tytułu bycia fanką. I w tamtym momencie mogę powiedzieć, że odnalazłam swoją pasję, znalazłam, bo nigdy wcześniej nie pomyślałabym, że mogę się zainteresować właśnie nie oglądaniem, co samą produkcją filmów, czy samą taką sztuką w sobie. Kreatywność to jest po prostu w takim moim prywatnym słowniku serce, serce do działania, niezmuszanie do tego działania, to nie jest wymuszone działanie, tak jak na przykład każe nam się ktoś uczyć w szkole pewnych dat czy rozwiązywania zadań. To jest po prostu coś, co mam głęboko w sobie, coś, co my budzimy przez całe życie. Poprzez stanie się osobą kreatywną możemy poznać siebie. Wręcz siebie zaskoczyć w jakiś sposób, uważam, bo wiele się w nas skrywa i gdzieś uważam też, że w pewien sposób narzucone takie zasady, że trzeba iść na studia, trzeba skończyć taką klasę, trzeba być na przykład inżynierem. To są zasady, które się słyszy gdzieś tam od dziecka, takie schematy, w które popadamy, a kreatywność pozwala nam na bycie kimś innym, nie wiem czy lepszym, czy gorszym, to nie w tym rzecz, po prostu kimś innym, kimś może bardziej oryginalnym.